Na Voyan Shop już bardzo długo jest maskotka Voyana i masa osób pytała się, kiedy kolejne maskotki? I dziś jest ten dzień, w którym Voyanek już nie jest sam, ponieważ dołącza do niego cała reszta rodzinki maskotek. Jest maskotka Katy, taka piękna, słodziutka. Jest maskotka Nubka, oczywiście z jego charakterystyczną sielinką. I maskotka Ptysia. W dodatku nie zapomnieliśmy o bardzo ważnej rzeczy. Plecaku Ptysia, tak, ta maskotka ma plecaczek, który możecie sobie zdjąć. O, w taki normalnie prosty sposób i mieć plecaczek Ptysia, który na przykład możecie założyć na Nubka i proszę bardzo, teraz mamy naukowca Nubeczka razem z jego plecaczkiem. Także wbijajcie na Voyan Shop i sprawdzajcie. O tak, widzowie, trenowałem na to całe życie moje. Mam nadzieję, że uda mi się wygrać ten trening pływacki, te pływackie zawody. Voyan bierze udział za 3, 2, 1 i uwaga, lecimy! Nigdy nie wygrał z nami, nigdy nie wygrał! Ej! Ej, co jest grane? Ej, zostałem tylko z wami! Oni mi odpłynęli! Nie! Będziesz ostatni! Będziesz ostatni! Nie, nie, nie. Póki co idzie mi naprawdę dobrze. Jestem przed wami. Obok mnie jest Gacek i jeszcze Ptyko. Do mety jeszcze trochę zostało, ale widzowie, uda mi się. Wygram z tobą! Wygram z tobą! Nie! Czemu mnie doganiacie? Łatwo! Wygrałem! Yes! Ej, co? Co? Remis? Czwarte miejsce mamy wszyscy! My mamy wszyscy czwarte miejsce, to jest niesprawiedliwe! Ej, ale... Co? Czekaj, ja dostałem 10 talarów, a wy? Ja też 10 talarów i patrz! Ej, ale patrz, mieliśmy taki sam czas w ogóle! Okej, okay. Ej, co jest? Ale jestem pakerem, a raczej dopiero zacznę być. Siema, Ptycho! Siema, siema, idę właśnie na trening, wiesz, potrenować troszeczkę! Ej, i tutaj można trenować, okej, okay. I jak będziesz trenował, staniesz się coraz szybszy, coraz silniejszy, okay. I będziesz mógł wygrać w wyścigu kolejnym. Albo możesz kupić, tak jak ja to teraz zrobię, jajo, i z tego jaja dostaniemy nowego pecika, który będzie dawał nam mnożnik energii, tak. A, możemy też otworzyć razy 3, jeśli wydamy tylko 29 robuxów, ale nie mówcie o tym Ptychowi, bo ja nie powiem mu, że wydajemy robuxy, nie powiem mu. Oglądacie cały odcinek, bo potem kupię najdroższego pecika, jaki jest w grze. Czy jest tutaj taki pecik? O, tutaj mamy, co? Jest mityczny pecik za 7000 robuxów. Będę musiał go kupić, a Ptyk się wtedy bardzo zdenerwuje. Dobra, Ptyko, to co ty na to? Myślisz, że mnie pokonasz, czy nie? No pewnie, że tak, zobacz, ile mam szybkości. 320, ty masz tylko 48. Wiesz co, ja myślę, że nie ma szans, ponieważ ja w tym momencie wyposażę sobie moje peciki. Zobacz. Co? Tu są jakieś peciki, skąd ty niby je masz? I patrz na to, jak trenujemy. O tak, ej! Plus 5, dobrze. Zobacz, jak mi rośnie siła. Ja też sobie kupię peciki. Czy ty, Gacek, czy mi się wydaje, czy ty masz już 300 siły? Nie, to nie może tak być. O, patrz, doganiam cię, Gacek, mam już 250. Zaraz 300, zaraz 300. Dorzucę większy ciężar. O tak, kolejny większy ciężar, tuk. Ole siło, ale moc. Płoną mi nogi. Płoną mi nogi, jestem tak potężny. O, no, dobra, dobra. O, teraz dam radę. O nie, jesteś taki mocny, nie pozwolę na to. Nie macie ze mną szans. Dobra, nogi to ja już dosyć mocno potrenowałem. Nawet widać, że pojawiają mi się tutaj jakieś mięśnie. Ale teraz pójdę trenować klatkę, żeby właśnie z klatką pokonać was wszystkich. Ej! Ej! Nie ma opcji, patrz na mnie! Zobacz na tego tutaj pakera, jaki jest wypakowany, naprawdę! Mega siłacz. Dobra, ale ja teraz rozwalę was. O tak! Kolejna masa, siła, tak! Ej, zbyt ciężki? Co to ma być? A, dobra! Ale ty słabiak, słabiak! O, dobra, widzowie, spójrzcie, zaczyna mi widać klatkę! Ale nic nie mówcie Ptychowi, bo ja zamierzam teraz kupić pierwszego peta za robuxy i on o tym jeszcze nie wie. Ja mu powiem, że ja go po prostu zdobyłem. Co za bambik! O kurde, chłopaki, chłopaki, trafam legendarnego peta, słuchajcie to! Legendarnego? Nie! O nie! No. Ty pewnie teraz będziesz znacznie silniejszy. Ile twój pecik ci daje? Razy 3! Razy 3? Ale dużo, ale dużo! Nie. A wiesz, mój daje razy 3 i 0. O, no. A, no to mój tyle samo razy 3, nie? Ale 3-0. 3-0, czyli 30. To 30? To jest niemożliwe. Ej, zobacz na moją klatkę, bo moja klatka właśnie wygląda. Ej! Ej, czekaj, chodźcie to zobaczyć. O co tutaj chodzi? Dlaczego moja klatka tak wygląda? Zobacz, widzisz to? Dobra, Gacek, nie śmiej się ze mnie. Nie!
Wy się teraz będziecie za mnie śmiać. Dobra. Będę miał brzuch i wtedy nie będę już tak dziwnie wyglądał. O! I zobacz, zaczynamy. O tak! Ja idę właśnie na trening nóg, a jednak nie, bo ktoś mi zajął. Ja nie mogę, sam nie mogę. Zobacz, jakie już obciążenia biorę, ptycho. Ej, to jest jakieś mega mocne, to jest sprawiedliwe, że ty masz takie mocne. Uj, jesteś. Zaczynają mi mięśnie wychodzić, ale potężniaki. Czekaj, ty masz 12 tysięcy siły, to jest niemożliwe, że ty tak robisz. Ptycho, bo ty się za wolno rozwijasz, ja znacznie szybciej od ciebie. Jak to za wolno? Nie. Aha. O tak! Ej, ale mam serio duże obciążenia. Jak ja w ogóle wyglądam? Co to co jest? Co ty robisz? Nie mogę, ja wyglądam tak śmiesznie. Dobra, widzowie, dawajcie, idziemy w wyścigu. Dobra, dawaj Gacek, pokonam cię teraz w tym wyścigu. Zobacz. Ja też mam przyjść i idę się ścigać z wami. No, jeszcze zobaczymy. Ty tylko na pewno z nami nie wygrasz, chodź, dawaj. A ile wy macie szybkości? Wy jesteście mega szybcy, idę do no, was. No, jesteśmy, bo mega dużo trenujemy, a ty za mało trenujesz, więc nie będziesz tak szybki jak my. O tak, kolejne zawody. Dobra, słuchajcie, jestem przygotowany. Ale ty, mięsisty jestem. Uwaga, zaczynamy, 3, 2, 1. O, na luzie. Ej, co jest, dlaczego mam taką małą przewagę? Powinienem być znacznie szybszy od was. Nie będziesz szybszy, ja wygram z tobą. Albo i nie, no, albo dobra, i nie. Dobra, popatrz teraz na to, co kupuję. O, widzowie, kupiłem coś tak mocnego. Ej, czemu ty jesteś teraz szybki taki nagle? O, tak! 30 tysięcy na godzinę lecę! I patrz, tamtego prawie dogoniłem. Nie dogonisz mnie, wygrasz z tobą! Nie macie szans, jestem już tak szybki. Zobacz na to, co się dzieje. A nie macie kompletnie szans. I pobiję mój czas poprzedni. A tak, 23 sekundy, zostaje 20. I zaraz mamy już maksymalną prędkość, słuchajcie. No, prostej! Tak! Kurczę no! Co? Jestem ostatni? No, nie, czekaj. Jak to możliwe, że jestem ostatni? Ja nie mogę być ostatni! Ten ostatni, jeszcze Gacek tylko przegrał. Ej, czekaj, dostałem jakieś klapki. Co? Co to mają być za klapki? Co one w ogóle dają? Ej! Klapki stary mam, let's go! O, to fajnie, nie? A tu mamy sklep, w którym możemy na przykład zwiększać... O, zwiększać naszą siłę, dobra, kupuję to! Gdzie to kupiłeś? Ja też chcę to kupić! Tutaj, w tym miejscu i teraz będę szybciej trenował przez jedną minutę. Czekajcie, ja sobie teraz to odpalę. Ale, o, tutaj jest wolne miejsce, dobra, zajmuję. Wykorzystam teraz tą siłę, którą dostałem. Zjem sobie to i moje nogi będą szybciej rosły teraz. O, tak! Dobra, patrzcie na to. 700 dostałem! 800 dostałem! Ej, to ty masz jakieś cheaty tutaj! Nie, wcale, ja żadnych cheatów tam nic nie mam. Nie. Ja chyba muszę kupić te za robuxy, bo tak być nie może. Nie możesz tego robić, ja wcale nie kupuję rzeczy za robuxy, w ogóle. Mnie to nie interesuje, ty na pewno coś kupiłeś. Nie, co ty gadasz? Autotrainy jeszcze razy dwa sobie może kup, co? O, wiesz co, bardzo chętnie to sobie chyba kupię. No nie, czemu ty to robisz? Jeszcze może VIP-a sobie kup, co? A VIP-a to nie, bo mi wystarczy. A, no to ja sobie kupię w takim razie. A, masz, i co? Co, ty kupiłeś tego VIP-a? O, tak, i zobacz na moje nogi. Ale się robię potężny, się robię najsilniejszy ze wszystkich. Mam już 170 tysięcy mocy. O, tak. Ile? A teraz, dajcie mi chwilkę, ja muszę coś dograć. Dobra. Widzowie, słuchajcie, idziemy kupić kolejnego pecika za robuxy. Ptycho będzie w szoku, jak on zobaczy, jakie my mamy pety. Poprzedni pecik dawał razy 30, a ten daje razy 200, czyli jest prawie 10-krotnie mocniejszy. Dobra, czy ja go dostałem? Tak, mam go, dobra, klikam. I uwaga, dobra, idziemy na tutaj to trenować. Okej, sprawdźmy, czy to działa. Ile my podnosimy? Plus 7000, co? O, ptycho, ale ty, no, że to tak powiem, dzieje? Jesteś mega słabiakiem, bo ja już mam prawie milion. Jak to milion? Ja nawet 5000 nie mam. O, mam 2 miliony, mam 3 miliony, 4,
Dobra, pięć. Ty masz city gacek, my z nim nie pływamy więcej, bo on cituje. Jak to nie? Po prostu się mnie boicie, taka jest prawda, co? Nieprawda. A, co wy gadacie, dam teraz radę. Ej, czekaj, o, zrobię sobie. O nie, nie mogę teraz trenować pleców, bo tutaj ktoś mi zajął, no. A ciekawie kto, co? A co robimy? Proszę stąd schodzić, to jest moje miejsce, ja jestem silniejszy. Ptyś, wywalaj z mojego miejsca. Dobra, to bardzo niemiłe, to bardzo niemiłe. Nie, no po prostu mam więcej siły, więc to ja tutaj decyduję na tej siłowni. O, tak, zobacz. Ole mi te mięśnie rosną. O, w sekundę urosły mi mega mocno plecy. O tak, jeszcze tylko bica muszę zdobyć silniejszego i już w ogóle będę niepokonany. Ole mi leci. Mam już prawie 10 milionów. Co tam, ptycho? Ja też jestem kozakiem i ja wyglądam mega dobrze. A ile masz siły? 10 tysięcy. 10, co? Co? No? 10... 10 tysięcy? No bo ja nie wiem, jak ty to robisz, ty masz jakieś cheaty, serio. Co ty podnosisz, za małe obciążenia, ptycho, patrz na to. Ja w sekundę będę podnosił więcej od ciebie, uwaga. No dawaj, dawaj, i co ile podnosisz? Przecież ty nic nie masz na tym gryfie. Oj! I dwa! Ale jak to? Nie, to jest jakieś oszustwo, to jest jakieś oszustwo. Zobacz, i kolejne, i kolejne. I złotymi teraz podnoszę. Ja to też podniosę. O, czekaj, muszę popatrzeć, jak gacek ty. Ty, ej, co jest gacek, jak podnosi ty? Gacek! Zobacz. Ej, ale gacek, u ciebie nie widać w ogóle mięśni. No właśnie, to jest gacek. No, no serio, gacek, ty nie masz nic mięśni, o co chodzi? Ale czemu gacek nie ma mięśni żadnej, to mnie ciekawi. No właśnie. Dobra, zaraz bierzemy udział w wyścigu, tylko sobie nabiję 100%, żeby więcej wyciskać. O, czekaj, zaraz będzie w tych klapkach. O, ciężko mi się podnosi. O, tak, zobacz to, o, ale podnoszę, teraz siłę mam. O, tak, 23 miliony, yes, dobra, dawaj się. Idziemy na wyścig, bo ja już czuję, że jestem odpowiednio silny, żeby was pokonać. No, wiesz co, to ja mam 20 też, także możemy się pościgać. No to chodźcie w takim razie do kolejnego wyścigu. A po tym wyścigu będę mógł zrobić jakiegoś rebirfa, czyli zysk mocy plus 25% będę miał. Super. O, dobra, patrzcie teraz na to. Pokonam wszystkich, mam najwięcej mocy, pokonam was, dawajcie. Zobaczymy, zobaczymy. I uwaga, 3, 2, 1, start! Opa! Co? Nie, to jest bez sensu. O tak, Bojan miss. Przepokonałem już cały wyścig. Nie, to mi się nie podoba. Udało mi się i zarobiłem 3000 zarobiłem pieniędzy. Ale mi się tutaj poszczęściło. O tak, dobra. A co my mamy tutaj? Mogę teraz kupować wszystkie pety, jakie tutaj są. Ile one w sumie zadają nam? Czekaj. Razy 2,5. Ej, ale to słabiackie. Bo my z gaskiem nadal płyniemy. Nie, naprawdę? Ale zaraz dopłyniemy. Nie wytrzymam. Ej, no, ej, co jest? Dlaczego teraz jestem taki... naoliwiony, co ty się odwaliło? Może jakieś zawody kulturystyczne, co? Ej, zrobiłem jakiegoś rebirfa i mnie strasznie naoliwił ten rebirf. Gdzie ty jesteś? No nie wiem, stary, ja teraz mogę tutaj... O. O. Widzisz to? Widzisz to? Co to jest? Wiesz, jak wyglądasz teraz? Jak? Jak taki, jak na Wielkanoc taka, tak króliczek taki, to się je, czekolady. Tak, tak, nie mogę, dobra, śmiejecie się ze mnie, to wam pokażę. I widzowie, teraz kupię najdroższego peta, który jest w grze, za 7000 robuxów, daję razy 2000. Jak to odblokuję, to będę niepokonany. Okej, kupiłem go i słuchajcie, teraz go muszę tylko wyposażyć. Czekaj, gdzie jest, o, materiał jakiś dostałem, co to jest? Okej, dzięki wielkie, ale idziemy do pecików i uwaga, wyposaż go i patrz na to, dostaję po 15 milionów na jedno. Ej, nie da się więcej założyć na to. Więcej się nie da założyć, mam maksymalne obciążenie. Ej, ekipa! Co wy takie słabiaki? Ja już mam maksymalne obciążenie, a wy? Ja wiesz co? Ja ćwiczę, bo lubię, a ja tutaj nie tryharduję. Ej, zobacz, gacek jakieś zerowym obciążeniem trenuje, zobacz. Zerowe obciążenie ma, a ja podnoszę... Co? 10 tysięcy kilogramów podnoszę, stary.
O tak. 10 tysięcy kilogramów? Wiesz, to jest niemożliwe. To jest możliwe, jak ja to robię. A tak! Rekord świata to jest chyba z 500 kilo, a ty wnosisz 10 tysięcy. No bo jestem najsilniejszy. Ej, co to jest? Mogę mieć wzrost plus 100%? No jasne, że tak, biorę to! Kupuję Layla. Layla i dzięki niej będę miał plus 100% chyba z tego co widzę. Dobra. O, bo to jest trener! Oho, trenera mam własnego! Czekaj, gdzie to jest? O, mam! Faktycznie, wyposaż! I zobacz, ona mnie dopinguje teraz! Dawaj, robisz to tak! Aha, czyli teraz będziesz więcej dostawał i będziesz jeszcze większy! Tak, dokładnie! Ole się robię silny i... O, czy ty mi kibicujesz, Gacek? Tak? Co to się odwala? Ja mam wrażenie, że Gacek się podlizuje, bo też by chciał być taki silny jak ty. No, może wiesz, stary, widzisz, że ja mam 1 miliard mocy. No właśnie, jak tu masz 1 miliard? Ej, ja też chcę być taki silny. 1 miliard, stary. Ej, czekaj, nie zrobiłem klatki. Uuu, opuściłeś dzień klaty. Właśnie, jak mogłem zapomnieć. O, patrz. Patrz, to ja sobie wezmę 20 kilo. Ale ty rozcuję, zobacz to! Co ty robisz w ogóle? Ona mi trader kibicuje i Gacek też. I patrz teraz na to, Gacek. Robię kolejną moc. Ej, co jest? Dlaczego teraz zupełnie inaczej wyglądam? Co jest? Zmieniłem się kompletnie, ale czekaj, mogę zrobić kolejne. What? Co jest grane? Co jest to? Ty skina zmieniasz? Kolory skóry zmieniam, jakieś odcienie. Słuchajcie, mam wrażenie... Ej, o co tutaj chodzi? Co jest grane? Jak ty to zmieniasz? To są rebirthy, stare, po prostu maksuję je. Okej, wszystko jasne. I teraz, z tego co widzę... Ej, dobra, mam maksymalnie, ty. Czyli... Co jest? Ty skończyłeś grę? Ty, wydaje mi się, że ja już stałem się najsilniejszy. Czekaj, tu jest jakiś teleporter. Sprawdzę, co on robi, uwaga. Ojej, mogę kupić kolejny świat! Co? Ej. Nie gadaj, ty kolejny świat tutaj chcesz? Nie, nie mogę, potrzebuję 75 tysięcy. Dawajcie, bierzemy udział w wyścigu. Jeszcze raz was rozwalę. Nie ma szans, nie ma szans. Zobacz, ja mam własnego trenera, trenerkę. I teraz was znowu zniszczę. Dawajcie, o tak. Dawaj, dawaj, a czemu ty w klapkach pływasz? To tak nie wolno. Bo ja wszystko mogę jako najsilniejsza osoba. Uwaga. Klapki w moją szopu. Tak, i ja patrz na to, papa. A to jest bez sensu, bo przez minutę to tak płyniemy, a też 3 sekundy. Ej, dobra, ja już doleciałem, nie? I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, tutaj już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.